Wiadomości z powiatu nyskiego. Rozpoczęły się prace wymiany instalacji gazowniczej. Następnie będą prace prowadzone przez spółkę Aqua Wodociągi i Kanalizacja, tak abyśmy my mniej więcej w miesiącu lipcu mogli wejść z robotami zasadniczymi, czyli przebudową od mniej więcej wieży, gdzie będzie zlokalizowane rondo przed wieżą, tak aby oddać wieżę miastu, przebudową w okolicy parkingu podziemnego, który będzie na mniej więcej 80 miejsc parkingowych, no i oczywiście wzdłuż całej jezdni przygotowanie bezpiecznych ciągów pieszych i rowerowych, zlokalizowanie równoległego parkowania wzdłuż całej ulicy Piastowskiej i przebudową nawierzchni. Te prace, które trwają w tej chwili wstępne, przygotowawcze przez spółkę gazowniczą, a także później wodociągi, potrwają około 3 miesięcy. Równolegle przez te 3 miesiące będą trwały prace, które są przygotowaniem całości przedsięwzięcia, a mianowicie kończy się proces oceny wniosku o dofinansowanie. Mniej więcej za około 2 tygodnie poznamy wyniki. Mniej więcej za 3 tygodnie będziemy mogli podpisać umowę o dofinansowanie. Dostaliśmy już tak zwany ZRID, czyli pozwolenie na budowę, zintegrowane pozwolenie na budowę, czyli to pozwala nam rozpocząć procedurę przetargową, czekać na podpisanie umowy, tak aby z tymi zasadniczymi pracami mniej więcej w lipcu wejść na budowę. Wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku, zgodnie z planem, bez żadnych opóźnień, wręcz jak widać współpraca ze spółką gazowniczą czy też wodociągami układa się wzorowo. Tak samo jest również w przypadku przebudowy ulicy Kolejowej w Głuchołazach i ulicy Mickiewicza w Nysie, gdzie spółki Wodociągi i Kanalizacja tam akurat w Głuchołazach zrobiły już swoje. W tej chwili spółka gazownicza też czyni tam przyłącza, tak abyśmy my mogli swobodnie wejść tylko i wyłącznie z przebudową nawierzchni, chodników i obiektów inżynieryjnych.